Przy zespole szkół nr 2 w Łukowie powstaje nowy budynek dydaktyczny. Budowa rozpoczęła się już w pierwszych dniach września bieżącego roku. Cała inwestycja nosi nazwę rozbudowy budynków dydaktycznych zespołu szkół nr 2 imienia Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie. Ta inwestycja wynikła z awarii, która miała tutaj miejsce w roku poprzednim. Dzięki właściwej postawie zarządu powiatu dzisiaj ta inwestycja jest realizowana. Będzie to parterowy budynek o powierzchni ponad 600 metrów. W jego skład będzie wchodziło 5 sal dydaktycznych, dwie sale, czyli dwie pracownie gastronomiczne, pracownia obsługi konsumenta, pracownia hotelarska, pracownia odnawialnych źródeł energii oraz tak zwana jednostka mieszkalna, która będzie służyła podczas zajęć przedmiotów związanych czysto z hotelarstwem. Jest to taki klasycznie wyposażony pokój hotelarski, gdzie uczniowie w praktyce, bo przecież o praktykę chodzi najbardziej, będą mogli się uczyć, jak właściwie powinna wyglądać obsługa gości w hotelach na różnych standardach. Oprócz tego oczywiście nasza szkoła od dawna już kształci uczniów niepełnosprawnych, zatem nie jest to nowością, że nowy budynek będzie w pełni przygotowany dla uczniów niepełnosprawnych. Węzły sanitarne, wejścia, szatnie, wszystko jest budowane, tworzone z myślą o tym, aby uczniowie niepełnosprawni mogli się czuć w naszej szkole naprawdę dobrze. Prace budowlane wykonuje firma usługowo-handlowa Gajownik. Nie jest to moja pierwsza budowa, którą taką buduję. Niedawno skończyłem warsztaty szkolne na Walejach Kościuszki. Praca idzie bardzo fajnie, bardzo dobrze. Warunki sprzyjają ku temu w tej chwili. Jesteśmy już na etapie instalacji hydraulicznych, elektrycznych. Kończymy dach. Konstrukcja tego samej budowy jest ciekawa. Jak będzie dokończone, wtedy będzie efekt, kiedy jak już będzie dokonana lewacja, taki już widoczny z zewnątrz, ten będzie budynek. To będzie budynek bardzo ciekawy. Co prawda nieduży, niski, ale bardzo ciekawy. Z rozmów z wykonawcą uzyskałem obietnicę, że do końca grudnia bieżącego roku za moimi plecami będzie stan surowy zamknięty. Wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. Mam taką obietnicę, stan surowy zamknięty w tym roku, a oddanie, za co trzymam kciuki jeszcze bardziej tak w pełni, to koniec czerwca roku 2020. Także jestem przekonany, że nowy rok szkolny uczniowie zespołu szkół nr 2 rozpoczną także w nowym budynku, w pełni przygotowanym, w pełni wyposażonym. Tutaj nie ukrywam, że wyposażenie będzie się brało także ze środków unijnych zrealizowanych przez nasz powiat projektów unijnych. W nowych pracowniach uczniowie będą się uczyć od września przyszłego roku.